drugi dzień uroczystości zesłania Ducha Świętego. Tak jak wszystkie wielkie święta mają swoje drugi dzień, mają swoje oktawy, tak i my teraz celebrujemy drugi dzień. Siadamy u stóp Chrystusa i pragniemy słuchać tego, co mówi do nas, aby nas wprowadził w tajemnicę wydarzenia, które wczoraj się urzeczywistniało. Pan Bóg prowadził nas długo, bo prowadził nas przez 40 dni Wielkiego Postu, przez uroczystość Paschy, a potem 50 dni ku tej górze świętej, na której On daje nam swojego Ducha Świętego. Chrystus powiedział sam o sobie: ja przyszedłem, żeby wypełnić prawo i proroków. To, co Pan czyni w historii zbawienia, w Chrystusie znajduje swoje wypełnienie. Chrystus przychodzi wypełnić tą wielką obietnicę, którą Pan realizował w czasie historii zbawienia razem ze swoim ludem. Co dzisiaj nam mówi, w jaki sposób, co nam ukazuje w tym wydarzeniu zesłania Ducha Świętego? Co się wydarza, co Pan chce uczynić, dając nam swojego Ducha Świętego? Pragnie uczynić z nas swój lud. Bardzo piękny jest dzisiaj ten łuk, który wykonujemy. Te pierwsze strony Pisma, które dzisiaj jest proklamowane, to wydarzenie grzechu pierworodnego. To, co się wydarzyło, że w momencie niesłuchania głosu Boga następuje podział, rozpad tego, co się wydarzyło, tej jedności, którą Bóg uczynił, stwarzając człowieka jako mężczyznę i kobietę. I dając jedno słowo, jedno przykazanie: słuchaj mojego głosu. I kiedy przestają słuchać głosu, tracą tą jedność między sobą. Zaczynają zrzucać winę jeden na drugiego. Adam mówi: to nie ja, to Ewa. Ewa mówi: to nie ja, to wąż. I to, co się zaczęło tam, idzie coraz bardziej w głąb. Jak czytamy te pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, to widzimy, jak ta sytuacja się pogłębia. Następuje kolejny bardzo mocny podział, który widać, że nie można żyć w jedności. Że żeby żyć, człowiekowi się wydaje, że żeby żyć, musi zabić drugiego. Żeby mieć życie dla siebie, musi usunąć swojego brata sprzed oczu. I potem widzimy coraz bardziej, jak to idzie bardziej i bardziej, jak ludność się rozpada, aż dochodzi do takiego momentu, kiedy Bóg mówi słowa przerażające. Mówi, że żałuje, że stworzył człowieka. Nie porusza was to? Żałuje, że stworzył człowieka, patrząc, do czego człowiek jest zdolny, kiedy przestaje słuchać jego głosu. Do tego, że siebie zabija, obwinia, osądza, oskarża, że nie jest zdolny żyć w jedności z drugim, a Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Jako mężczyznę i kobietę stworzył jako jedność. Święty Paweł mówi, że w Chrystusie nie ma ani mężczyzny, ani kobiety, ani niewolnika, ani wolnego. Nie ma Greka, ani Żyda. Wszyscy jesteśmy kimś jedno. To jest właśnie to, co Bóg czyni. I dzisiaj widzimy to w tym słowie, które daje, że Chrystus daje matce ucznia, uczniowi matkę. Ta jedność, która w tym wydarzeniu, w tym duchu, który przychodzi, żeby ogarnąć człowieka, chce się wydarzyć. Do tego Bóg prowadzi i prowadzi całą historię, bo odpowiedzią na te przerażające słowa, które poruszają do głębi, te słowa wyrzutu Boga, który patrząc na sytuację człowieka, na nienawiść, która panuje, na brak jedności, na wzajemne oskarżanie się, osądzanie, niebranie odpowiedzialności za swoje czyny, za tę myśl, która rodzi się w człowieku, że żeby żyć, musi zabić drugiego, musi usunąć drugiego sprzed oczu. Patrząc się na to słowo, można być przerażonym, że Bóg zwątpił w ludzkość. Ale Bóg kocha ludzkość. Kocha człowieka, którego stworzył. I rozpoczyna historię powrotu do tej jedności. Dlatego, że Bóg jest jedno. Pamiętacie, Chrystus w czasie tych dni, tych 50 świętych dni, które nas prowadził, nieustannie wracało to słowo. Mówi: tak jak ja i Ojciec jedno jesteśmy.
tak i żeby moi uczniowie byli jedno, jak Ty i ja, a ja i Ty, aby oni byli zespoleni w jedno. To jest ten wymiar tego wydarzenia zesłania Ducha Świętego, kiedy Duch Święty przychodzi, nie przychodzi tylko dla naszej indywidualnej świętości, indywidualnej przemiany życia. Owszem, na pewno od tego się zaczyna, od tego, czy ja jestem gotowy przyjąć Ducha Świętego, czy jestem gotowy dać się poprowadzić do miary wielkości według pełni Chrystusa. Nie do tylko bycia porządnym człowiekiem, ale do tego, żeby ten ogień, który Chrystus rzucił na ziemię, mówił, jak pragnę, żeby ten ogień już zapłonął. I mówi, muszę iść do Jerozolimy. I widzimy, że Chrystus biegnie, uczniowie nie są w stanie za Nim nadążyć. Idzie, żeby oddać swoje życie. Po co? Żeby ten ogień mógł spaść. I ten ogień spada 50. dnia, żeby ogarnąć. I oni wychodzą i mówią obcymi językami. Ludzie są zdziwieni. Mówią, jak to jest możliwe, że oni mówią w obcych językach, a i my słyszymy, rozumiemy, że mówią o tych wielkich dziełach Boga. O tym, co się wydarzyło w ich życiu. I to wczoraj to słowo przychodziło, kiedy słuchałem, to myślałem sobie, że tym znakiem, czy ta pięćdziesiątnica się w nas wydarzyła, czy to zesłanie stało się przyjęciem Ducha Świętego, na pewno będzie, że kiedy wrócimy i siądziemy i będziemy rozmawiać obcymi językami, tak, że ten drugi będzie nas wreszcie mógł zrozumieć, że będziemy gotowi słuchać siebie nawzajem, widząc cierpienie, rozumiejąc to, co się dzieje w drugim człowieku. Że się objawi ta Bóg, który jest, jak objawia się Mojżeszowi po grzechu, bo taka jest nasza sytuacja. Bóg przychodzi po grzechu, żeby się objawić i mówi, Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny, litościwy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy, łagodny, wyrozumiały, to co wczoraj, o czym wczoraj słuchaliśmy w drugim czytaniu, w liście do Galatów, tych owocach, dobroć, miłość, wyrozumiałość, łagodność, za czym tęskni nasze serce. I może dzisiaj, wczoraj mnie też poruszyło z Ewangelii, wybaczcie, że do tego wracam, ale to było takie słowo jedno, mówi, mam jeszcze wam wiele do powiedzenia, ale dzisiaj nie jesteście w stanie tego znieść. Jak sobie myślałem, rzeczywiście, wiele razy nie jestem w stanie znieść tego, co mówi Chrystus, że mam wiele na swoje usprawiedliwienie, mówiąc, ale to nie do mnie, nie do mnie, nie tak. Ty nie rozumiesz, moja sytuacja jest inna, ja tak nie mogę. Nie mogę na to pozwolić, żeby w ten sposób iść, w ten sposób według miary pełni Chrystusa żyć, dać się pożreć, nie mogę. I ten Duch oczywiście przychodzi do mnie, żeby mnie ogarnąć i mówić, nawet jeżeli dzisiaj nie jesteś w stanie znieść, to kiedy się zestarzejesz, kiedy pozwolisz się temu Duchowi prowadzić, kiedy pozwolisz, żeby On w tobie się modlił słowami, których nie rozumiesz, słowami, których dzisiaj nawet nie jesteś w stanie wypowiedzieć, modląc się, Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się spełni. Być gotowym pójść w te wydarzenia, pozwolić, żeby Duch we mnie się modlił, aby to się mogło zrealizować, to opaszą Cię i poprowadzą, gdzie nie chcesz, w te wydarzenia, że to jest ta obietnica. Jeżeli pozwolę, jeżeli wczoraj słuchając tego głosu nie byłem w stanie znieść tego, do czego Pan Bóg chce mnie doprowadzić, żebym mógł patrzeć na swoje bankructwo i nie mówić tak, jak mówili ci wielcy z wielkich czterech ludzi, Mojżesz, Jonasz, Jeremiasz, Ezechiel, którzy mówili, Panie, zabierz mnie, bo nie chcę patrzeć na swoje bankructwo, ale będę gotowy przyjąć to bankructwo. Jak Chrystus, który patrzył na swoje bankructwo, na to odrzucenie uczniów, którzy uciekają, na to, że ich go opuścili, że go wyrzucili poza miasto, że mówili, ten człowiek nie jest godny żyć między nami. Patrzeć na bankructwo, dlatego, że pełen Ducha Świętego modlił się w Getsemanii słowami, które trudno nam zrozumieć i są nie do zniesienia. Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola. I oczywiście od tego się zaczyna, ale to prowadzi nas do tego, żeby mieć to marzenie, które ma Bóg.
żeby byli jedno, jak Ty i ja, Ojcze, jedno jesteśmy. Że to prowadzi do tej jedności. Jest to wydarzenie z Dziejów Apostolskich. Trwali jednomyślnie na modlitwie. Ta jednomyślność. I od razu, jak słyszę to jednomyślnie, to od razu słyszę to, co się wydarzyło na Synaju, kiedy Bóg prowadzi przez 3 miesiące Izraela i doprowadza go do tej góry. I tam posyła Mojżesza do tego ludu i mówi tak, idź i powiedz Izraelitom, tym, którzy są niewolnikami, którzy nie są ludem, którzy są grupą niewolników stłamszoną, kalek, ślepców, głuchych, paralityków, bez siły do życia. I mówi, powiedz temu ludowi, ja Cię niosłem na skrzydłach orlich, ja Cię wyrwałem z piekła Egiptu i doprowadziłem Cię do tej góry. Teraz, mówi, tak powiesz domowi Jakuba i oznajmisz Izraelitom. Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów. Będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Tu pojawia się po raz pierwszy to określenie. Jeżeli przyjmiesz ten głos, który przychodzi z nieba, który przychodzi jak ogień, pierwsze, jak Bóg przemawia, to góra się trzęsie. Góra płonie, jest pełna nadzwyczajnych wydarzeń. Jest ten głos, który oni słyszą i widzą nadzwyczajne wydarzenia. Tak jak uczniowie byli zgromadzeni i słyszeli, że cały dom się trząsł i ogień spadł, ten głos. Jeżeli będziecie słuchać, będziecie moim ludem. To jest odpowiedź na te wszystkie podziały, które dzisiaj mamy, na te nienawiści, na te skandale. Ten głos, który przychodzi, jeżeli będziecie słuchać, będziecie moim ludem, a mi, mój lud. I to jest po raz pierwszy, kiedy pojawia się wobec Izraela to słowo, to określenie, które daje Bóg, mój lud. I Izrael wtedy jednomyślnie mówi, to co usłyszymy, przyjmiemy. To jest ta jednomyślność uczniów zgromadzonych z matką, oczekujących przyjścia, oczekujących tego głosu. I rzeczywiście to jest coś, co Bóg wczoraj czynił. I obyśmy pozwolili temu głosowi wedrzeć się w nasze wnętrze, żeby on mógł poburzyć te bariery i mógł uczynić tą jedność, jak on i Ojciec są jedno. Żebyśmy byli Jego ludem, Jego własnością, królestwem kapłanów. Chrystus przyszedł wypełnić. W Chrystusie to nie jest tylko obietnica tego, co Bóg chce uczynić i jak prowadzi historię. W Chrystusie przychodzi realizacja tego. To, co święty Jan mówił o tym nowym przykazaniu, które wcale nie jest nowym przykazaniem, ale jest nowe. Przykazanie miłości wzajemnej, jak ja was umiłowałem. Bo to nie jest nowe przykazanie, ale w Chrystusie to nowe przykazanie jest nowe ze względu na możliwość, bo ten Duch, który przychodzi, ma moc ogarnąć nas i uczynić realnym to, co było obietnicą. I dzisiaj będzie przychodził ten Duch, za każdym razem przychodzi. Wczoraj miałem ten obraz, bo my mówimy, no, nasza rodzina jest, mamy więzi krwi, prawda? To jest ta sama krew, rodzice wobec dzieci. Mówimy rodzina na początku. Ale my tu przyjmujemy ciało i krew Chrystusa. Mamy tą samą krew, krew Boga, która płynie w naszych żyłach. Dlatego jest niemożliwe, żeby być w nienawiści z drugim, że kiedy uczestniczymy w tym wydarzeniu, którym jest Eucharystia, stajemy się połączeni więzami krwi, który, jak mówili do Hebrajczyków, woła, ta krew woła głośniej niż krew Abla. Abla, krew, która wołała do Boga o sprawiedliwość. Krew Chrystusa woła o przebaczenie. I to jest coś, co może realnie się wydarzyć, kiedy realnie, naprawdę, z całą otwartością naszego serca uczestniczymy w tym wydarzeniu. Za każdym razem to wydarzenie Góry Synaj, to wydarzenie Wieczernika staje się faktem, kiedy uczestniczymy w Eucharystii. Ten Duch
który przychodzi na ten chleb i wino, stając się ciałem i krwią Chrystusa, przychodzi w tym ciele i w krwi Chrystusa do nas, żeby nas połączyć więzami krwi. I o to potem modlimy się, żeby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Lud Boga, połączony więzami krwi, która woła głośniej niż krew Abla, która daje możliwość być jedno, jak Chrystus z Ojcem jest jedno. To jest to marzenie Boga, to jest coś, co dzisiaj przychodzi do nas, pokazując nam. Zostaliśmy dani sobie. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Nie ma braci drugiej kategorii, sióstr o niższym standardzie, które nie mają głosu. Wszyscy jesteśmy rodzeństwem. To jest coś, co jest realnie w zasięgu naszej ręki. Jeżeli pozwolimy, będziemy słuchać głosu Boga i damy się poprowadzić. Takie słowo, które przychodzi tego drugiego dnia Pięćdziesiątnicy.